Jak oceniasz tegoroczną edycję festiwalu Obywatela? Powiem szczerze, jestem pierwszy raz, ale bardzo mi się podobało. Fajnie, że mogliśmy tutaj podyskutować na temat ruchów obywatelskich, na temat pewnych form demokracji oddolnych, w sensie spółdzielni, spółek pracowniczych. Myślę, że dla osób, które są zmęczone taką demokracją w wydaniu polskim, która polega na jedynie wrzuceniu kartki co 4 lata, prawda, do urny, to jest to świetna okazja, żeby zauważyć, że są inne właśnie formy demokracji, gdzie od nas coś więcej zależy, nie tylko właśnie ten wybór raz na 4 lata, gdzie tak naprawdę raz tylko wrzucamy tą kartkę do urny i na tym się kończy, bo potem już niestety politycy zarówno na szczeblu samorządowym, jak i krajowym nie słuchają się nas i niestety nie ma tej łączności pomiędzy społeczeństwem a władzą. To widać praktycznie na każdym szczeblu, mówię, szczególnie w moim mieście, w Kielcach, tak to wygląda. Nie ma żadnej współpracy na linii prezydent miasta, prawda, organizacje pozarządowe, spółdzielnie. I warto o tym dyskutować, bo o tym się nie mówi. Nie mówi się w oficjalnych przekazach, o tym w mediach się nie mówi, w radiu, w telewizji. I to jest właśnie świetna sposobność, żebyśmy się spotykali. Mam nadzieję, że co rok się będziemy spotykali i żebyśmy o tym rozmawiali, o tym, że właśnie jest alternatywa. Czy w związku z tym zamierzasz przyjechać w przyszłym roku i ewentualnie zabrałbyś kogoś, żeby posłuchał o tym, co się dzieje na takim festiwalu? Oczywiście, jak mówię, no jestem pierwszy raz, ale jeżeli tylko za rok będzie kolejna edycja, to przyjadę i będę namawiał największą liczbę osób, żeby przyjechała tutaj ze mną. Dziękuję za rozmowę.